W tym wideo opowiem Ci o badaniach lotniczo-lekarskich skoczków spadochronowych i to we Wrocławiu. Związane jest to ze zmianą prawa lotniczego i jak się zastanawiasz, czy szykować pieniądze na lekarza, czy nie, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem lotniczym z Wrocławia i mianowicie zaszła pewna zmiana, że dnia 10 czerwca 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej została opublikowana zmiana do ustawy Prawo lotnicze dotycząca m.in. artykułu 105 w zakresie badań lotniczo-lekarskich. I jest to efekt prac deregulacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto, abyś zapoznał się z tą załączoną zmianą. Jest ona na stronach 14 do 16, a w szczególności, żebyś zapoznał się z paragrafem 7, punktem 4, no i rozpoczął po prostu stosowanie wyżej wymienionych przepisów od dnia 10 sierpnia 2014 roku. Jeżeli nie chcesz sięgać do tego aktu prawnego, to tak dla ułatwienia przedstawię Ci, jak wyglądają powyższe wymagania. Czyli badaniom lotniczo-lekarskim nie podlegają, powtarzam tutaj, nie podlegają pilot lotni, pilot paralotni, pilot motolotni, skoczek spadochronowy, mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych, mechanik lotniczy obsługi technicznej. Czyli powtarzam, ci ludzie nie podlegają. Przepis ten jednak nie dotyczy osób posiadających specjalności pilot lotni, pilot paralotni, pilot motolotni, skoczek spadochronowy, ale wykonujących czynności lotnicze na podstawie posiadanego uprawnienia instruktorskiego, uprawnienia do lotu lub skoków z pasażerem, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy, czyli na przykład są to instruktorzy, tandemy, zawody, czyli te osoby podlegają. Jednocześnie bardziej tak dla przypomnienia, że dla tych czterech specjalności lotniczych w sytuacjach, które wymagają posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego, obowiązują orzeczenia krajowe, czyli pewnie wiesz, że jest to świadectwo kwalifikacji. I tak generalnie, zamen do kupy, reasumując to wszystko, jak zajmujesz się skokami amatorsko, to badań nie potrzebujesz. No, jak sportowo czy komercyjnie, to raczej Cię te badania lotniczo-lekarskie nie ominą. Także na tym kończę. Jak Ty masz coś ciekawego do dodania w sprawie tych badań, zrób to przez komentarze do tego wideo. Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Natomiast warto, abyś sprawdził, czy na pewno podlegasz tym badaniom. Znam tutaj sytuację, że spora grupa skoczków amatorskich została przebadana gruntownie, ale w sumie niepotrzebnie, zaledwie na parę dni przed poprzednią deregulacją. Wprawdzie oczywiście nadmiar badań na pewno Ci nie zaszkodził, ale nadmiar gotówki jest również mile widziany, a jeżeli masz brak gotówki, to wiesz, o czym mówię. Natomiast jeżeli chcesz jakiejś mojej konsultacji osobistej, odwiedź moją przychodnię badań lotniczo-lekarskich na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się mailowym. Na razie mam uprawnienia na klasę drugą, mam uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, także jak jesteś skoczkiem spadochronowym, który potrzebuje tego świadectwa kwalifikacji, to oczywiście mogę Cię przebadać. Także mówię, mam na razie klasę drugą, ale z czasem zamierzam rozszerzyć moją działalność. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.